Witam, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić mniej więcej waniliowe tekstury, żeby chociaż dość dobrze wyglądały. A więc tak, musimy trochę mieszać cienie, mieszać kilka barw, dawać ich kilka. O tak. Kilka odcieni w dół, w górę. Następnie bierzemy ten róż. Dajemy mniej więcej taki odcień. I to może być ta środkowa część. Albo w sumie nie. Mam lepszy na to pomysł. Pyk, 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 pyk. I teraz będzie przyspieszone to, jak robić je. I w ważniejszych momentach pokażę, jak zrobić. Na czym trzeba się skupić jeszcze. A więc tak, bierzemy następnie tą teksturę. Trochę ją wybielamy. I dajemy ją jakby na środek. Następnie robimy kilka cieni. Znaczy, tym razem musimy trochę pierwsze tekstury. Pyk, pyk. I tutaj u góry przeważnie jest bardziej jasna tekstura. Następnie bierzemy gdzieś taką teksturę, aż taki kolor. I tutaj tak zmieniamy to, aby wyglądało bardziej waniliowo. Później bierzemy jakby taki połysk, który będzie na samej górze. Muszę teraz zmienić kolor kija, w moim sensie, no bardzo mi się nie podoba, nie ukrywam. Też musimy tutaj zastosować kilka różnych cieni.